Państwo pewnie tutaj często bywacie, my natomiast muszę powiedzieć, czujemy pewnego rodzaju dyskomfort. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, w jakim jesteśmy miejscu, dlatego nie będziemy do tego w ogóle dzisiaj nawiązywać. Amen. Jakie wrażenie wejść po raz pierwszy, podejrzewam, w takim anturażu? No właśnie nie po raz pierwszy, bo mieliśmy przyjemność już za granicą grać. W Glasgow? Tak. Tam tylko, że to była potężna... Tak, zaraz obok. Niedaleko. W Bułgarii, ale to jest jeden ogromny kościół i rzeczywiście po raz pierwszy, kiedy byliśmy w kościele, graliśmy. Wrażenie nieprawdopodobne. Dzisiaj powtórka, no ale tutaj w nowym stawie publiczność znacznie lepsza niż w Glasgow. O, absolutnie. To była zagraniczna publiczność. Taka. A tam jak to w Szkocji, wiadomo, oni oszczędni, nawet tak nie bili brawo, żeby sobie nie zmarnować na potem. Mhm. Dzień dobry, panie doktorze, to dzień dobry. Pana godność? Ja jestem emerytem, nie mam już godności. Przecież po polsku mówię, co ja mam panu to przeliterować? No tak, bardzo proszę. Szymafa Fitej. Proszę się nie da, no. Co to jest mama Fitej? Proszę pana, jak pan tort zamawiał, dostał pan Fitek. Ja dostanę Fitek, pan dostanie tort. No, karpecka, tak? No Fitek. Pokwitowanie, to. Fitek. To. No Fitek. No mam. No. I dwa, i to jest mój... Aha. Młoda osoba, i się głosławię, jak to mówię, Co ci się stało? Wolny ma. Z humorem przeżyję. Takie. Jak ma wolne? No normalnie ma wolne, to przecież nie będzie w robocie siedziała, której nienawidzi. Ona do tych tortów paluchy wsiska, pluje, smarka. Ale pana jest w porządku. Pańska matka to jednak miała rację. Naprawdę w czym? Że od słodyczy będą pana zęby boleć. Ale niebezpieczna praca w tej cukierni. Wracam do Szamba. Tam się przynajmniej o byle gówno nikt nie szepia. Pytanie stricte o para nienormalnych. Dzisiaj z Bartkiem jesteście w gościnie, Bartek z wami. Jakie sytuacje castingowe, bo jakiś czas temu oglądałem, że nawet kobiety poszukujecie do para nienormalnych. Jak to sytuacja teraz? Nawet kobiety poszukują. Mamy za sobą dwa etapy castingu. One są już zakończone, Wrocław i Warszawa. Udało nam się wyłonić kilka fantastycznych talentów i niewykluczone, że tych osób będzie znacznie więcej. Tak, zdecydowanie się zastanawiamy bardzo mocno, czy jedna osoba, czy dwie dołączą do nas do składu na stałe, ale na pewno kilkanaście bardzo zdolnych osób będziemy brali do realizacji telewizyjnych, których będziemy prawdopodobnie mieli bardzo dużo w przyszłym sezonie. Za dużo powiedziałem? Nie, dobrze. Bardzo dużo. To tak, że bardzo dużo będzie w przyszłym sezonie. A ile osób najwięcej da się przewieźć w Renault w Lagunie bodajże, jak dobrze pamiętam? To zależy, ile ważą. Ale w kombi czy w setaniu? W kombi więcej się wejdzie i jak jest szyberdach, to mogą kończyny wystawać. Powinniśmy uczynić wszystko, aby mieszkańcy, tak jak pan wspomniał, mieli zróżnicowaną formę kultury. Z jednej strony muzyka, z drugiej strony troszeczkę śmiechu, ale też i powagi. Mamy nadzieję, że te kabarety, ten cykl spotkań na stałe wdroży się w kalendarz imprez Nowostawskiego Centrum Kultury i Biblioteki. A pierwsza kategoria to jest literatura. Litko, jak na imię miał Adam Mickiewicz? Adam? Oczytana! Krzysztofie, drugie proste pytanie z tej kategorii dla ciebie. Tutaj powiem, że publiczność może podpowiadać. Od razu dodam, to nic nie da. Dwaj bracia, nie Polacy, pisali piękne baśnie. Ich nazwisko zaczyna się na G. To bracia? Grimm. Wydawało. No niestety, Grimm pisze się przez 2M, powiedziałeś przez jedno, nie uznajemy tego odpowiedzi. Ale też bardzo blisko. Tam w przedszkolu każde dziecko miało swoją szafkę. Z imieniem wiadomo, żeby kurteczkę zostawić rzeczy na gimnastykę. I z moimi dziewczynami do grupy chodził Denis. I miał szafkę obok, niedaleko, z imieniem. I któregoś dnia ktoś nie wytrzymał. Dorysował markerem tę kreskę do D. A żadne dziecko w przedszkolu nie umie pisać ani czytać. W
Więc to nie ja byłem najgłupszym rodzicem w tym przedszkolu. Ty, Maciek, głosowałeś w każdym razie na przebój lata i wygrywasz w naszym konkursie SMS-owym Ferrari California. Kurczę, serio? Tak, 3,5 sekundy do setki. 560 koni mechanicznych. 5 litrów pojemności. Naprawdę świetna fura. O kurczę, a ile to pali? Za 30 litrów może, 40. A można to zagazować? Raczej nie. Wiesz co, to tam butla gazowa jakby się nie zmieści w tym aucie. To ile tam jest miejsc? Dwa. Dwa. A to co jest z dzieciakami zrobione? No nie, no... Nie wiemy, no. A, nie, nic. Nie było tematu. Zapomniałem, że mi zabrali prawo jazdy. O, jak to? Dlaczego? Za podróżowanie w czasie. Znaczy co? Ja. Bo mnie zatrzymała policja i okazało się, że jestem wczorajszy. O! Zatrzymać rabusia! Łapać złodzieja! Zabrał mi pomoc! Halo, dzień dobry, bardzo gada interwencja. Co się stało? Dzień dobry. Proszę pana, właśnie przed chwilą dostałem w brutalny sposób napadnięty rabuś, zszedł w posiadanie mojego portfela i okołocił mnie. Nasi widzę tego nie zrozumią. Jak to? To nie jest TVP Kultura. Nie, a co? To jest Polsat. Łapać k***a złodzieja! Łapać go! Bartosz Gajda, Paranienormalni. Pozdrawiamy bardzo serdecznie wszystkich widzów telewizji Malbork. Jesteście świetni. Przepraszam. Moi koledzy są normalni, tylko dzisiaj akurat w pewnej niedyspozycji związanej z pogodą. A Robert ma wiele innych zalet. Wszystkiego dobrego, pozdrawiamy, pa, kochani. Serdecznie.